Pamiętajcie Państwo jedną rzecz. Po co ta sesja nadzwyczajna została zwołana? Odnoszę wrażenie, że od samego początku Państwo w ogóle nie dyskutujecie to, co zostało przegłosowane w porządku dziennym. Patrząc nawet na to z boku, jestem znajomym czy kolegą wielu osób, których ta sprawa bezpośrednio dotyczy. Ale nie może być tak, że Państwo rozmawiacie czy polemizujecie o akcie, który dokonał się lub nie dokonał wczoraj na posiedzeniu zarządu lub niepełnego zarządu, nie chcę tego przesądzać. Są od tego określone środki prawne, które przysługują i na pewno nie Rada Powiatu jest organem, który może to rozstrzygać. Państwo dyskutujecie o tym, co nie jest dzisiaj w porządku obrad. I liczcie się z tym, już abstrahując od tego, że nie ma osoby, która, no gdyby się tu znajdowała, mogłaby się bronić lub do tego ustosunkowywać. Liczcie się z tym, że jakiekolwiek uchwały by dzisiaj zapadły, jeżeli Państwo będziecie chcieli takie podejmować, to prosiłbym, żeby się skonsultowali to z prawnikami. Co do szczegółów, o których mówi Pani Starosto, trudno mi się wypowiadać, bo mówię, nie uczestniczyłem, jak te zdarzenia miały miejsce. Natomiast zastanówcie się nad tym, bo to nie może być tak, że ja się dowiaduję później w połowie dnia, że Pan Przewodniczący przychodzi i jest jakaś propozycja zwołania sesji nadzwyczajnej i w tej sesji jest zupełnie inny porządek, no bo nie mógł być inny, bo jeszcze nie było tych zdarzeń odwołujących Pana Dyrektora Majchera. A dzisiaj rozmawiacie o odwołaniu. Jest to sprzeczne z prawem, bo tego, żeście Państwo nie przegłosowali. Natomiast strony, powiem, albo osoby zainteresowane zgodnie z procedurami mają prawo w normalnym trybie tą uchwałę zaskarżyć. Ja bym prosił tak, Panie Przewodniczący, oczywiście znowu powiecie, jako prawnik mówię tu, abstrahując od tego, że ta cała sprawa dotknęła mnie, bo nagle na forum internetowym podobno ja stoję za tym przewrotem, podobno nawet robią mi zdjęcia, że jestem na meczu, jak jest moja partnerka ubrana i tak dalej, i tak dalej. No, wy mówicie o etyce. Zastanówcie się, czy tak po prostu może być, że rusza się osoby, które nawet nie uczestniczyły w akcie głosowania i mówi, że stoją w cudzysłowie w jakiś dziwny, mafijny sposób za przewrotem. No, mówicie Państwo o etyce. Niestety jako prawnik nie mogę o pewnych rzeczach mówić, a mam wiedzę bezpośrednią i mógłbym o wielu z Państwa tutaj siedzących, którzy mówią o etyce, różne rzeczy wypowiedzieć, których nieetycznych zachowaniach do tej pory uczestniczyli. Niestety nie jestem radnym, nie mogę się na ten temat wypowiadać, a powiem Wam, że wiedza moja jest druzgocąca dla niektórych osób siedzących na tej sali. Więc wstrzymajcie się Państwo z tymi etycznymi zachowaniami. Panie Przewodniczący, to przecież Pan w trybie jakiegoś super nagłym wczoraj zwołuje sesję nadzwyczajną, oczywiście na wniosek radnych, wszystko jest ok. Nie można było chociaż jednego dnia poczekać, żeby przygotować się do tematu, który dzisiaj Pan Piasecki, nagły ozdrowieniec, zgłasza, czyli powołanie konkursu. Nie warto było sięgnąć do dokumentacji, która dotyczyła Pana Dyrektora Majchera i odwołanie Pana Dyrektora Szymańskiego i przyjrzeć się, jakie są procedury odwołania, że to zarząd jako organ wykonawczy powiatu podejmuje pierwsze ruchy w zakresie ogłoszenia konkursu, a Rada Powiatu ma inne następcze kompetencje. Przecież zdajecie sobie sprawę lub nie, jak podejmiecie nieprzygotowaną opinię, bo działacie Państwo pod wpływem emocji, być może ja również. Ja nie czytam generalnie i przeglądam internetu, ale dzisiaj mi podsuwają różne osoby, jaką ja jestem tą ważną postacią w tym przewrocie, czy jak to niektórzy określają. Więc też mogę być pod wpływem emocji. To proszę Państwa, jeżeli podejmiecie tę uchwałę, którą Pan Piasecki, który czyta dokładnie, przecież no, jest przewodniczącym określonego komitetu, zgłasza, to żebyście się nie zdziwili i nie mieli pretensji do prawników, jak my, jako prawnicy, tą uchwałę zaskarżymy. A dlaczego? To się Państwo przekonacie wtedy. Zastanówcie się, przeglądnijcie i to apeluję do Pana Przewodniczącego. Przecież mógł Pan poczekać do 22 i przygotować się właściwie z tymi wnioskami o powołanie czy ogłoszenie konkursu. Bo to nie Rada ogłasza konkurs. Panie Piasecki, niech Pan sięgnie do dokumentacji, gdzie, że tak powiem, Pan Dyrektor Szymański był odwoływany, a Pan Dyrektor Majcher był powoływany. I tam też, proszę Państwa, była sytuacja taka, którą potwierdził później sąd, że działania zarządu, w którym Panie Piasecki uczestniczył,
były bezprawne. One zostały stwierdzone wyrokiem sądowym, ale skutek w postaci powołania doktora Majchera nastąpił i dyrektor zarządzał w sposób taki czy inny ZOZ-em i później jako konwalidowano jego zarządzanie po to, że wygrał zgodnie z prawem w trybie konkursu na stanowisko dyrektora. Więc może trochę opamiętania i żeby emocje opadły. I oczywiście, że trzeba ogłosić konkurs, tylko niech to zrobi organ właściwy i nie na dzień po tym, gdy no, dla jednych dramatyczna, dla innych prawna, bezprawna decyzja o odwołaniu dyrektora Majchera nastąpiła. Wszyscy chyba jesteśmy za tym, żeby nowy dyrektor, bez względu na to, kto nim będzie, został powołany zgodnie z przepisami prawa, a nie znowu Rada uwikła się w kwestie prawne, będą uchylenia i praktycznie rzecz biorąc może okazać się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty za rok. Jakbym był radnym, to bym co najmniej mógł tutaj przez 2 godziny opowiadać o etycznych, a nawet niektórych graniczących z prawem działaniach niektórych radnych i osób spoza rady w zakresie złożenia tego wniosku. To raz. Dwa. I to dla pana przewodniczącego, bo zostałem upoważniony do tego. Zastanówcie się państwo również nad realizacją tego wniosku, legalnie oczywiście zgłoszonego, pani przewodnicząca Małgorzata tutaj go odczytała w zakresie tej dyskusji o taśmach. Ja bym proponował, żebyście się wstrzymali nad dyskusją o taśmach. Mogę powiedzieć wam tylko jedną rzecz jako prawnik, bo do tego zostałem umocowany przez wnioskodawcę. Do prokuratury rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 15 stycznia wpłynął wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez doktora Anatola Majchera. On również dotyczy między innymi tych taśm. Prosiłbym, żebyście za dużo tutaj nie dyskutowali nad tym, a tym bardziej nie puszczali materiału w postaci tych taśm, bo on może być materiałem dowodowym. Jeżeli prokuratura uzna, że trzeba badać tą sprawę, bo być może ten wniosek jest no niezasadny, to niestety zgodnie z obowiązującą procedurą karną nie ma możliwości ujawniania dowodów z postępowania przygotowawczego, jeżeli taka decyzja zapadnie. Lojalnie jako prawnik o tym mówię. Oceny polityczne, moralne, państwo wy jesteście radnymi, wy je podejmujecie, ale nie pochopnie. Bo obserwując jako prawnik od 12 czy nie wiem tam chyba o 11 się pojawiłem, to nie pamiętam dokładnie wczoraj, to działania pana przewodniczącego są właśnie działaniami emocjonalnymi. No odwołali nam, no trudno mi określić relacje pana przewodniczącego z panem dyrektorem Majcherem, ale zaangażowanie pana przewodniczącego, zwołanie tej sesji na drugi dzień, gdzie każdy ma poustawiane również ja sprawy inne, no jest dla mnie zastanawiające. Dziękuję.